sądzę, że tak, 5 minut na zaszepnięcie oddechu. Może? Ja ogłaszam przerwę i w tej chwili na zaszepnięcie oddechu, a później pan Krzysztof, bardzo proszę nie opuszczać sali, będzie referował projekt w sprawie statutu. Będziemy tu porównywać za niego trochę czasu. I jeśli osiągnięliśmy konsensus, w trybie nagłym wprowadzimy tę uchwałę do dzisiejszego. Chyba, że państwo wolą, żebyśmy robili sesję nadzwyczajną, ewentualnie przerywali tę sesję i kontynuowali w przyszłym tygodniu przy lekcji. Panie przewodniczący, jeśli można, a moglibyśmy zrobić w ostatnim punkcie? Proszę? Moglibyśmy zrobić w ostatnim punkcie? Po tym punkcie? Po wyczerpaniu porządku aktualnego, dopiero wtedy, żebyśmy się zabrali za zmianę statutu. Proszę państwa, ja, oczywiście, że tak. No, ja bym bardzo prosił. Jeżeli państwo wolicie wyczerpać, proszę tak, obrad, wstrzymać się na tym. Tam wszyscy są na serii. Ja się jednej rzeczy bałem, no, ale dobrze. A tekst tego statutu dostanie my, bo ja nie umiem na słuch, ja muszę widzieć. No. No to wtedy przerwiemy sesję, jak nie będziemy mieć kworum. Proszę, w takim razie nie ma przerwy. Odwołuję przerwę i druk nr 16 rejestruje pani Wyszyńska. Uchwała w sprawie wydań publicznych na rok 2014 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych, paragraf 1 w ramach wydań publicznych na rok 2014 w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Wiesie Stare Miasto, czyli jest wydania na kwotę 17 850 zł. Zaduszki Ogranowej im. Gustawa Jana Jarogonia, Siódmiejskiej Ośrodek Kultury, 5 tysięcy, konkurs poezji Jana Kamila Norwida, Starostki Centrum Kultury i Młodzieży, 6 tysięcy, Rotny Uniwersytet Historyczny, prelekcje w projekcie filmu, grup materiałów, Centrum Młodzieży im. Gustawa Jana 6850, paragraf drugi, uchwała podjęcia z dniem podjęcia, uzasadnienie zgodnie z obowiązującą procedurą w sprawie zadań powierzonych w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych Rady Dzielnic w drodze uchwały określają charakter planowanego zadania, kwotę oraz realizatora zadania. Dziękuję ślicznie. Ja mam proszę pan rozmawiasz. Nie do końca związane z tym projektem, ale chciałem się pani przewodniczącej zapytać, czy wpłynęła prośba z organizatorów Wiedzieli Nowoorleańskiej o dofinansowanie. Przypomina pan sobie może? Na rok 2014. Ale miałam mieć materiały ostatni. Dobrze, dziękuję. Po prostu nie pamiętam. A mnie nie było. Dobrze, no, czysto informacyjnie chciałem się zapytać. Natomiast ja chciałam jeszcze wyjaśnić, co to jest ten Lotny Uniwersytet Historyczny, bo może państwo by chcieli uzyskać szerszą informację. Zacznę od pewnej sytuacji, w jakiej się znalazłam, powiem dosłownie parę zdań. Otóż w sobotę 19 października minęła 200. rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Sytuacja była taka, że parę dni wcześniej zadzwoniłam do biura prasowego miasta, czy będą organizowane jakieś uroczystości w związku z tą rocznicą. Otrzymałam informację, że w Krakowie nie będą organizowane żadne uroczystości, że tylko pani wiceprezydent Sroka pojechała na wielkie uroczystości do Lipska, gdzie była z wielkim hukiem obchodzona rocznica 200. Bitwy pod Lipskiem, w której w końcowej fazie zginął książę Józef Poniatowski. Więc zadzwoniłam do sekretariatu prezydenta miasta Krakowa. Czy planowane jest jakieś złożenie kwiatów na grobie księcia? Zadzwoniłam do kancelarii Rady Miasta. No, że nie jest nic planowane. Zadzwoniłam do dowództwa korpusu jakichś wojsk zmechanizowanych stacjonujących przy Krakowickiej. Dozwoniłam się do jakiegoś pułkownika. No oczywiście warty honorowej nie zaciągną, no bo jak nikt nie będzie składał kwiatów, no to po co warta honorowa. Zadzwoniłam do brygady spadochronowo-desantowej, no też nie wystawią warty. No w związku z czym po prostu kupiłam sama kwiaty, poszłam, złożyłam w sobotę, no i na tym się skończyło. Skasowano mi jeszcze za bilet do krypty. I tak wygląda po prostu pamięć historyczna w naszym królewskim mieście.
W związku z czym uważam, że konsultowałam się też z innymi dzielnicami, na przykład w Dwójce już od szeregu lat są lekcje patriotyczne organizowane. No coś w tym kierunku robią, żeby jednak no, jakoś szerzyć tą wiedzę historyczną, przynajmniej wśród dzieci, żeby coś się działo. No i stąd moja taka inicjatywa, żeby stworzyć właśnie taki lotny uniwersytet historyczny, żeby wykorzystywać lekcje wychowawcze, na których z reguły nic się nie dzieje na tych lekcjach. I żeby powiedzmy przez 15 minut była opowieść o jakimś bohaterze narodowym, który będzie podawany za wzór do naśladowania. Żeby dzieci jednak wiedziały, kto to był książę Józef Poniatowski, dlaczego zginął. Że po prostu dotrzymywał słowa danego Napoleonowi, że nie dał się skusić obietnicą korony, że Napoleon go właściwie wystawił na pożarcie, bo wysadził most na Esterze. Także Polacy zostali po drugiej stronie, nie mieli możliwości w ogóle już ewakuacji. Osłaniali tyły armii, a po prostu ich pozostawiono na drugim brzegu. Że był kilkakrotnie ranny książę, że uciekał z grupą oficerów, że się przedzierał przez jakieś ogrody, przez jakieś tam do pudry rzeki Estery, w końcu jakiegoś konia mu znaleziono, że skoczył z tym koniem do nurtu, zanim skoczył jego wierny przyjaciel Francuz. No koń niestety przypłynął na drugą stronę, nie mógł się wydrapać. Wtedy jeszcze obrywał ze strony francuskiej, bo oczywiście artyleria prowadzi do rzeki i też celowali z dwóch stron. No i w tym momencie wypadły mu lejce z rąk, bo stracił przytomność. Ten wierny Francuz jeszcze przybywał, chcąc go przed utonięciem ratować. No ale niestety się nie udało. Ciało księcia wyłowiono po 5 dniach. Pochowano z honorami wojskowymi i potem przeniesiono do Warszawy, po czym car się zgodził na pochowanie go na Wawelu. Był to pierwszy pochówek niekrólewski na Wawelu. I od tego się zaczęły pochowania innych bohaterów narodowych na Wawelu. I jedyna rzecz, jaka w Krakowie miała miejsce, to wystawa w Muzeum Historycznym, bardzo niewielka, gdzie jest szereg rycin i obrazów dotyczących właśnie tego zdarzenia. No i przez tydzień, co było wielką atrakcją, było pokazywane siodło księcia Józefa Poniatowskiego. No jest to smutne, ponieważ mamy na Wawelu pochowanego bohatera narodowego i po prostu nic się nie działo w tą sobotę. Nic się nie działo w tą sobotę. No i stąd właśnie taka propozycja. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze smutniejsze jest to, że o tej rocznicy nie dowiedzieliśmy się jako Rada wczoraj. Mogliśmy w zeszłorocznym budżecie zabezpieczyć pieniądze na obejście tej rocznicy w sposób godziwy. No ale w ostatniej chwili czasami się wszyscy inna zrobić, kiedy nie ma grosza w sakwie i pozostają tu przeokrony i wysiły w stronach tych, którzy wymogli, a nie sprawdza się. Dziękuję i czy ktoś z Państwa jeszcze do projektu? Tak? Ja tylko a propos tego, co powiedziała Radna Myszyńska, bo nawet nie wiedziałem, że pani Sroka poleciała do Lipska na obchody Krwi Narodów. Jest to tym smutniejsze, że pieniądze wydane przez miasto na eskapadę pani Sroki mogły być właśnie wydane na tę uroczystość. I moim zdaniem celowe, ale za samolot trzeba nią zapłacić, jaś nie przerwałem. I celowym moim zdaniem by się wydawało, żeby pani przewodnicząca Komisji Kultury, oczywiście nie personalnie, napisała w którymś z najbliższych numerów gazety, jak miasto Kraków obchodzi się z jednym z największych bohaterów w historii w 200-lecie jego śmierci, bohaterskiej śmierci. I moim zdaniem jest to, ja też za późno się zorientowałem, że jest 200 lat i tak dalej, ale jest to żenujące ze strony naszego miasta, że nic się nie wydarzyło i odpowiada za to pan prezydent i jego służby. Natomiast uważam, że byłoby bardzo ważne, gdyby pani przewodnicząca przypomniała postać księcia Józefa, bo jest było, nie było pochowany w naszej dzielnicy, więc jest jakoś z naszą dzielnicą związany, bo no, to chociaż tyle, tak? No, fakt, że żyjemy w smutnych czasach i tyle. Natomiast, proszę Państwa, jeśli ktoś w sprawie projektu uchwały ma coś do powiedzenia, bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie projektu druk nr 16. Proszę Państwa, za przyjęcie projektu.
19 osób jest za przyjęciem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę.